Prezesem Orlenu odbyło się w słynnej restauracji pod koniec lutego 2014 roku. Obaj zastanawiali się, jakie są szanse PO na utrzymanie się władzy i omawiali wewnętrzne sprawy partyjne, konflikt między Grzegorzem Schetyną i Donaldem Tuskiem. Radosław Sikorski mówił o obecnym liderze PO, że nie nadaje się na premiera. Politycy są podzieleni w ocenie treści nagrań. Według PiS ujawnione nagrania pokazują hipokryzję i mechanizmy rządów za czasów PO, a zdaniem Platformy Staśmy nic nie wynika. Politycy Kukiz 15 i PSL apelują za to o ujawnienie wszystkich taśm, tak by nie służyły one do ewentualnego szantażu. Ponad 2,5 tysiąca osób wyruszyło wczoraj z Warszawy na Jasną Górę. Po raz 306 w drodze jest najstarsza stołeczna pielgrzymka piesza, nazywana Paulińską. Pielgrzymi mają do pokonania prawie 250 km. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. W tym roku program pielgrzymki skoncentrowany jest wokół jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu na Jasnej Górze. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, mówi ojciec Marek Tomczyk, przewodnik pielgrzymki. Czasami codzienność sypie nam piaskiem po oczach, tak już lubimy cel ostateczny. Warto zatem odnaleźć to, co lubimy pośród codzienności. Pielgrzymi codziennie będą pokonywać około 30 km. 22 raz człowiek idzie, jest trud wielki. Przyjdzie na Jasną Górę, wszystko odchodzi. Jedni na pątniczym szlaku chcą się odciąć od świata zewnętrznego. Inni wręcz przeciwnie. W internecie udostępniają zdjęcia i relacje z pielgrzymki. Znajomym wysłać jakieś zdjęcia z pielgrzymki. O zdrowie pielgrzymów dbają pielęgniarki. O ich bezpieczeństwo służba porządkowa. O ducha księża. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Przenosimy się za granicę. Przewodnicząca norweskiej prawicowej populistycznej partii postępu Siv Jensen chce wprowadzenia testów językowych dla obcokrajowców pobierających w Norwegii zasiłek socjalny. To jeden z postulatów tej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jensen, która w norweskim rządzie jest ministrem finansów, powiedziała gazecie Aftenposten, że po 5 latach pobytu w Norwegii można wymagać, by ubiegający się od państwa zasiłku potrafili posługiwać się językiem norweskim. Wcześniej w koalicyjnym rządzie partia Jensen próbowała odciąć dotacje na naukę norweskiego. Według minister państwo nie powinno finansować nauki języka dla tych, którzy nie chcą zamieszkać w Norwegii. Partia Postępu chce również wprowadzenia całkowitego zakazu noszenia w miejscach publicznych zakrywających twarz chust. Nad przepisami dotyczącymi zakazu noszenia nikabów w szkołach pracuje obecnie koalicyjna partia premier Erny Solberg. Partia Postępu zajmuje trzecie miejsce w sondażach przedwyborczych z ponad 13% poparciem. Największe poparcie posiada obecnie Partia Pracy, na którą chce zagłosować 31% ankietowanych. Na prawicową partię obecnej premier Erny Solberg głosy chce oddać ponad 24% wyborców. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Wzrasta liczba wypadków na górskich szlakach. Tak wynika ze statystyk Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W pierwszym półroczu ratownicy interweniowali ponad 850 razy. To o ponad 100 więcej w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Również półmetek wakacji nie wygląda zbyt optymistycznie, mówi naczelnik GOPR Jacek Dębicki. Zaś naczelnik grupy podhalańskiej GOPR Mariusz Zarut mówi, że żadnych gór nie wolno lekceważyć. Zmieniamy temat. Powiększa się rodzina Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Na świat przyszła samiczka kudu, największych antylop na świecie. Kudu na co dzień żyją w Afryce. Mają kręte rogi o wielkości nawet do 1,5 metra. Te, które przybywają na terenie chorzowskiego zoo, są prawdopodobnie jedynymi w Polsce, mówi Maciej Frontczak, pracownik tamtejszego ogrodu. Dosyć rzadko już eksponowana w ogrodach zoologicznych, dlatego tutaj radość opiekunów jest tym większa. Mała czuje się dobrze, jest żywiołowa, wygląda na to, że wszystko będzie z nią w porządku. A to nie jedyne narodziny w chorzowskim zoo, dodaje Frontczak. W ostatnich tygodniach też przyszły na świat dwie lamy, bardzo ładne, całe białe. Imiona ich nawiązują do dni tygodnia, w których się urodziły, z hiszpańskiego lunes i domingo, czyli poniedziałek, niedziela, w zasadzie dzień po dniu. Nowonarodzone zwierzęta można już obserwować na wybiegach. Chorzowskie zoo dostępne jest dla zwiedzających codziennie od 9 do 18. W informacjach dnia czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach południowo-wschodnich duże i tam mogą pojawić się opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 21 do 25 stopni. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, zmienne, ciśnienie powoli rośnie. W południe na barometrach w Warszawie zobaczymy 1023 hektopaskale. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5.
5 minut po godzinie 3 trwa noc w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do podsumowania dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka i Wiesław Molak. Powtórka programu. Podsumowanie dnia. Pewne nieprzemyślane zachowania dzielące się w szczególności środowisko PiS szkodzą całemu projektowi dobrej zmiany. Wszelkie tego typu przejawy zachowań, również te ambicjonalne, powinny być tłumione w zalążku, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla portalu czystapolityka.pl. Chciałbym, aby społeczeństwo nie było tak podzielone, dodał. Prezydent zadeklarował, że z uwagą i niecierpliwością oczekuje projektu ustawy dotyczącego dekoncentracji mediów i będzie obserwował pracę parlamentu w tej kwestii. Odnosząc się do mijających właśnie 2 lat swojej prezydentury, Andrzej Duda ocenił, że gdy spojrzymy na sprawy wewnętrzne, istotnym spełnieniem obietnicy wyborczej jest obniżenie wieku emerytalnego, program 500+, czy ustawa o 6-latkach. To były 2 lata realizowania podstawowych założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości. Tak profesor Kazimierz Kik ocenił na naszej antenie 2 lata rządów prezydenta Andrzeja Dudy. Dla pana prezydenta były to lata lojalnego realizowania wspólnego przecież z PiS-em programu wyborczego. To, co większość obserwatorów politycznych określała etapem bierności pana prezydenta, ja bym to określał okresem lojalności. Wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia ostatnich tygodni wskazują, że pan prezydent przechodzi do drugiego etapu swojego funkcjonowania po 2 latach prezydentury, racjonalności. Racjonalności w działania, czyli takiego działania, które nie tyle będzie poświęcone takiemu bezkrytycznemu akceptowaniu wszystkich reform obozu rządzącego, co będzie również miało na uwadze dążenie do poszerzania bazy społecznej rządzenia tej dużej formacji. W kwestii polityki międzynarodowej prezydent Andrzej Duda za najważniejsze wydarzenia uznał szczyt NATO w Warszawie, obecność wojsk sojuszu na terenie naszego kraju, a także uzyskanie przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Według PiS najnowsze nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele pokazują hipokryzję i mechanizmy rządów za czasów PO. Zdaniem Platformy z taśm nic nie wynika, a z kolei politycy Kukiz15 i PSL apelują o ujawnienie wszystkich taśm, tak by nie służyły one do ewentualnego szantażu. W opublikowanych przez portal TVP Info nagraniach zarejestrowana jest rozmowa ówczesnego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego z ówczesnym prezesem Orlenu Jackiem Krawcem. Nagrani rozmawiają m.in. o obecnym szefie PO Grzegorzu Schetynie, nazywając go chociażby żulikiem bez poglądów. Wątpią też w kwalifikacje Schetyny, określając go idealnym numerem 2. Według Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej prawdziwe afery są gdzie indziej. Jeżeli mówimy o aferach, to afery mamy z Amber Gold, ze skokami. To są prawdziwe afery. Jeżeli mówimy o tych nagraniach z restauracji, za naszych czasów zresztą nagrane, to ja chciałbym zapytać, co dzieje się dzisiaj i jakie działania prokuratura CBA prowadzi w sprawie pana Berczyńskiego, który uciekł z Polski, bo to są prawdziwe afery. W sprawie skoku, bo 6 miliardów płacimy jako podatnicy za to, że nie ma nadzoru nad tą instytucją. Z Amber Gold. Treść nagrania skrytykował Marek Suski z PiS. Te taśmy rzeczywiście pokazują mechanizmy rządów Platformy, która zajmowała się swoimi brudnymi interesami, kryciem rozliczeń w urzędach skarbowych, a nie zajmowała się Polakami. Z kolei Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, zarzucił Radosławowi Sikorskiemu hipokryzję. Przypomniał, że bronił on kandydatury Schetyny na szefa MSZ po tym, jak sam przestał pełnić tę funkcję. Pamiętajmy, że właśnie ów Radosław Sikorski przekazał owemu Grzegorzowi Schetynie stery polskiej dyplomacji. Po tym, jak ustąpił ze swojego stanowiska Radosław Sikorski i bronił Grzegorza Schetyny jako odpowiedniego kandydata na to stanowisko, a tutaj widzimy, jakie ma o nim przekonanie, tak? Znaczy to pokazuje hipokryzję rządzenia, tak? Że po prostu wiem, że to jeszcze się nie nadaje, bo sam o tym mówię, po czym przekazuję mu te stery. Odnosząc się do ujawnionych wypowiedzi ówczesnego szefa Orlenu, Szczerski ocenił, że teraz wiemy, dlaczego te spółki przynosiły straty w czasach poprzednich rządów, a dziś przynoszą zyski. Jeśli prezes PKN Orlen zajmuje się dyskutowaniem o tym, jak obalić Donalda, albo czy Grzegorz, albo poseł Halicki jest lepszym frakcją, czy Grzegorz się nadaje na to, czy nie stanowisko, a nie zajmuje się spółką, no to takie były efekty pracy tych spółek. Zbigniew Gry-
Krygas z Nowoczesnej uważa z kolei, że to smutne, że Polacy dowiadują się, jak wygląda kuchnia polityczna. Każda partia ma swoje grzechy, niestety. Ta, która rządziła i ta, która rządzi również. Że wysocy urzędnicy czy działacze partyjni rozmawiają o personaliach, to jest główna sprawa, że rozmawiają takim językiem, który no, nie przystoi dobrze wychowanym ludziom. To bardzo smutne, że nie rozmawiają o sprawach Polski, że nie rozmawiają o strategiach, że nie rozmawiają o tym, co chcieliby zrobić w najbliższych dniach, jak oceniają działalność poszczególnych resortów czy osób na tych stanowiskach. Polityk Nowoczesnej zgodził się jednak z oceną Schetyny dokonaną przez Sikorskiego i Krawca. Ja pozostawiam działaczom Platformy Obywatelskiej ocenę przewodniczącego. To jest znamienne były te słowa określenia o człowieku drugiego planu raczej, czy drugiej pozycji, pozycji numer dwa, a nie przywódcy. Wydaje mi się, że w tym akurat przypadku jest to dosyć trafna ocena. Jakub Kulesza z Kukiz 15 zaapelował o upublicznienie wszystkich taśm. Chciałbym, żeby wszystkie taśmy nagrane właśnie w Sowie i Przeciołach ujrzały światło dzienne, zostały opublikowane. Z tego względu, że brak publikacji tych taśm jest tak jak brak publikacji wszelkich materiałów Służby Bezpieczeństwa. Istnieje ogromne ryzyko szantażowania osób nagranych tymi materiałami. Mirosław Maniszewski z PSL-u podsumowuje, że wszystkie ujawnione taśmy w dużej mierze kompromitują polską politykę. Zmieniamy temat. Ponad 2,5 tysiąca wiernych wyruszyło ze stolicy w 306 warszawskiej pielgrzymce pieszej. To jeden z najstarszych pątniczych szlaków na Jasną Górę, którego historia sięga 1711 roku. Motto pielgrzymki Maryja naszą królową nawiązuje do jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To także wspomnienie setnej rocznicy objawień fatimskich. 9 dni wspólnej drogi, modlitwy i śpiewu przez prawie 250 kilometrów. Pielgrzymi idą na Jasną Górę z różnymi intencjami. Same dziękczynne, bo naprawdę przez cały rok mam za co Bogu dziękować i daj Boże, żeby było tak jak jest, albo jeszcze lepiej. Zabieramy wszystkie problemy ze sobą i jak wrócimy, myślimy, że będzie troszkę lepiej. Spokojniej przede wszystkim. W homilii podczas mszy inaugurującej pielgrzymkę biskup Piotr Jarecki mówił, że pątnicy to reprezentacja naszego narodu, który szedł do Częstochowy zarówno w momentach radości, jak i trudu. Jest to taka reprezentacja wierności naszego narodu Bogu, Chrystusowi, Kościołowi, przez Maryję i wraz z Maryją. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia. Następnego dnia wezmą udział w głównych uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Karol Dermoroz, Polskie Radio. Dyżurujący od ponad miesiąca doradcy emerytalni mają pełne ręce roboty. Jak powiedział rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz, z ich porad skorzystało już ponad 240 tysięcy osób. Mówimy tu o osobach, które w ostatnim kwartale tego roku osiągną obniżony wiek emerytalny i osiągną uprawnienia do wystąpienia o emeryturę. Jest to bardzo duża liczba, zważywszy na to, że takich osób uprawnionych w ostatnim kwartale do skorzystania z obniżonego wieku emerytalnego jest w granicach 331 tysięcy, więc już ponad 2/3 z tych osób odwiedziło naszych doradców emerytalnych. Około 160 tysięcy osób, które korzystały z porad, prosiło o wyliczenie prognozy emerytalnej na dzień, w którym osiągną uprawnienia emerytalne, bądź się dodatkowo wnioskowały o przedstawienie im wyliczeń wysokości świadczenia, gdyby przepracowały jeszcze rok czy dwa lata. Doradcy takie wyliczenia prezentują. Spora część osób po uzyskaniu takich wyliczeń podejmuje decyzję albo o jeszcze pozostaniu na rynku pracy, albo deklaruje, że będzie się zastanawiać, co zrobić, czy rzeczywiście przejść z pierwszym dniem, kiedy osiągnie uprawnienia, czy też poczekać i jeszcze trochę popracować. Więc doradca emerytalny odgrywa teraz niebagatelną rolę. Zainteresowanie doradcą emerytalnym w kraju jest olbrzymie. Szczególnie w poniedziałki notujemy ponad 10 tysięcy osób, które przechodzą przez doradców emerytalnych. 1 października wchodzą w życie przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Specjalnie przeszkolone osoby przekazują informacje dotyczące dokumentów niezbędnych do uzyskania emerytury, zasady wyliczania jej wysokości i w oparciu o dane z konta emerytalnego w ZUS wyliczają prognozowaną wysokość świadczenia w zależności od momentu zakończenia aktywności zawodowej. Rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że emerytura to prawo, a nie obowiązek i im dłużej pracujemy, tym świadczenie będzie wyższe.
Na prawie miliard złotych oszacowano dotychczasowe sezonowe straty rolników. To skutek pogody, która nie sprzyjała uprawom od początku wiosny. Komisje szacujące straty powołano w ponad 1100 gminach. Najbardziej ucierpiały uprawy sadownicze, w tym jabłka i owoce sezonowe. Dużo strat stwierdzono też w zbożach, głównie rzepaku, wskazuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Dodaje, że najbardziej poszkodowani mogą wnioskować o odroczenia lub umorzenia części swoich zobowiązań. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może zastosować rozłożenie na ratę, czy też odroczenie w terminie, czy też umorzenie składki ubezpieczeniowej, którą płacą rolnicy. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych może zastosować ten sam mechanizm dla rolników, którzy dzierżawią grunty. Każdy rolnik ma możliwość wystąpienia do swojego samorządu w kwestii podatku tzw. rolnego. Rafał Romanowski przypomina, że resort opracowuje dodatkową pomoc dla rolników z kasy państwa. Jej forma i wysokość będzie jednak znana po zakończeniu prac wszystkich komisji terenowych w kraju. My mamy termin dwumiesięczny po zakończeniu szacowania strat, żeby taka pomoc była skierowana, ale nie będziemy czekać aż 2 miesiące. Na pewno Agencja Restrukturyzacji przygotuje się do tego dużo wcześniej. Wnioski dotyczące właśnie strat będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i agencja przystąpi do ich rozpatrywania i do wypłacania pomocy. Wskutek złych warunków pogodowych straty poniosło niemal 29,5 tysiąca gospodarstw rolnych. Powierzchnię upraw dotkniętych klęską oszacowano na ponad 151 tysięcy hektarów. Podsumowanie dnia. O 17 w godzinę wóz przed Muzeum Powstania Warszawskiego wystartowała powstańcza masa krytyczna. Rowerzyści przejechali ulicami stolicy, aby oddać hołd powstańcom warszawskim. W masie krytycznej wzięło udział ponad 2000 cyklistów, którzy przejechali szlakiem batalionu Zośka obok obiektów związanych z walkami słynnego oddziału. O szczegółach trasy mówi organizator imprezy Jarosław Maliniak z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaczynamy na Woli, jedziemy ulicą Okopową, później skręcamy w ulicę Żytnią Młynarską, gdzie mieszczą się cmentarze ewangelickie. Następnie jedziemy, okrążamy jakby po wąski, jedziemy Okopową, tam znajduje się szkoła przedwojenna Świętej Kingi, gdzie mieściła się tak zwana twierdza Zośki. Następnie udajemy się, mijamy Gęsiówkę. Podczas przejazdu losy batalionu Zośka przybliżał rowerzystom przewodnik. Uczestniczka masy Ewa Olejarz mówiła, że jedzie, aby oddać hołd powstańcom. Uchwały. Żaden sędzia wojskowy nie poniósł odpowiedzialności. Żaden z nich nie stanął przed sądem, nie został skazany nawet na jakąś symboliczną karę. Wszyscy spod tej ręki sprawiedliwości Nowej Polski wywinęli się. Nic im się absolutnie nie stało, bo realizowali ówczesne prawo, czyli działali zgodnie z prawem w państwie prawa, takim jakie było w Polsce ludowej. Jak szukamy analogii tej sytuacji, to mamy to w powojennych Niemczech. Żaden niemiecki sędzia istniejący w strukturach nazistowskiego państwa, wydający wyroki, w tym przede wszystkim wyroki śmierci, nie poniósł nowej rzeczywistości odpowiedzialności. Oni dalej funkcjonowali jako sędziowie, dalej pełnili te funkcje społeczeństw, byli sędziami, czyli panami życia, śmierci, panami wolności, czy osadzenia kogoś w więzieniu. Dlaczego? Bo oni wykonywali rozkazy. Oni działali w takich warunkach, jakie wtedy były. I realizowali takie prawo, jakie wtedy było. To, że było niemoralne, a kogo to obchodzi? Moralność jest czymś, czego normy prawne nie chcą widzieć, nie chcą obejmować. Jest takie pojęcie jak wyrządzenie komuś jakiejś szkody w jakiejkolwiek formie, która nie podlega ocenie prawnej, bo wykracza poza tę ocenę, czyli rażące naruszenie interesu społecznego na przykład, albo rażące naruszenie interesu konkretnej osoby, pewnego rodzaju pomówienia czy czynności, które nie są skodyfikowane, nie są przewidziane. Życie wyprzedza to, co jest zapisane, co jest tym prawem w książkach, prawo, które zostało zapisane. Życie to wyprzedza. Jeśli nie ma takiej normy na przewinienie tego typu, to ten, który tego dokona, będzie niewinny. To będzie niemoralne, ale będzie zgodne z prawem.
I wtedy to, cała ta rzeczywistość się gdzieś rozmywa. My zaczynamy być taki mgławicy, co nam wolno, co nie wolno, kto może. A panie, bo oni to sobie wszystko mogą, to zawsze tak było, zawsze była niesprawiedliwość na świecie. Tak, była zawsze. Tylko może być większa, albo może być mniejsza. Nasz rozwój polega na tym, żeby tej niesprawiedliwości było jak najmniej, żeby jej unikać. Doprowadzić do takiego stanu, że wszyscy obywatele, w świetle prawa, które nas obowiązuje, będą równi. Czyli sędzia, który ukradnie, będzie równy temu, który ukradnie batonika w sklepie. Jeśli ten, który ukradnie ten batonik i za to pójdzie do aresztu, bo taki przypadek mamy, to dodatkowo osoby niepełnosprawne i umysłowe, która sobie nie zdawała z tego sprawy, to dlaczego ma nie odpowiadać tak samo w podobnym wymiarze sędzia? Dlaczego ma nie odpowiadać polityk? Dlaczego ma nie odpowiadać biznesmen wysokiej klasy, wysokiej w sensie wysokiej funkcji, jaką pełni? Bo klasy to on nie ma. On kradnie miliony, a nie ma przeciwko niemu sankcji prawnej, że on odpowiada od tej pory za resztę. On odpowiada z wolnej strony, no bo on jest ktoś. To są wszystko patologie. A tych patologii jest za dużo. To państwo nie rozwija się tylko u mnie. Minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: sądownictwo Polski Ludowej i trzeciej RP, a naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe na naszego studia 56 655 23 55, to z Polski Północnej i z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej linii 536 600 lub 536 600 200 oraz numer kontaktowy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Jeszcze żyjemy, Jan Pietrzak, i po utworze powracamy do naszej wspólnej rozmowy już z radiosłuchaczami. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat. Jeszcze legionom polskim, które w trakcie I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Otwarciu towarzyszył koncert orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pokaz grupy rekonstrukcji historycznej pierwszego pułku piechoty Legionów Polskich. Wystawę można oglądać na dziedzińcu Zamku Królewskiego do 12 października. Przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie otwarto instalację poświęconą wierszowi Bolesława Leśmiana Łąka. To miejsce inspirowane utworem poety, wyjaśnia Ewa Budek z Muzeum POLIN. W naszą instalację wpisany jest ten wiersz. To najpiękniejszy, jeden z najważniejszych wierszy Bolesława Leśmiana, mówiących o naturze, o niesamowitej relacji człowieka i natury, mówiąca o tym, że człowiek jest taką nieodzowną częścią. Natura daje mu spokój, wrażenia, emocje. Mogą tutaj państwo przyjść, posłuchać dźwięków natury i poznać Łąkę Leśmiana. W tym roku obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin Bolesława Leśmiana, a w listopadzie minie 80 lat od jego śmierci. Badacz twórczości i biografii poety, autor publikacji na jego temat, Piotr Łopuszański, podkreśla, że z tej okazji warto przypomnieć postać Leśmiana. Jeden z największych poetów polskich, a chyba największy w XX wieku. Myślę, że warto pamiętać o Leśmianie. Z każdym rokiem coraz bardziej jest znany. Natomiast w okresie międzywojennym najbardziej cenionym poetą był Leopoldstaw, a dzisiaj to Leśmian jego przerasta. Myślę, że jest właśnie z powodu jego głębi, filozofii i tego języka, który jest naprawdę bardzo twórczy i kreatywny. Już 80 lat po śmierci Leśmian wreszcie wychodzi na powierzchnię. Łąka Leśmiana stanie się miejscem spotkań poetyckich, koncertów, warsztatów językowych i artystycznych. Bolesław Leśmian, polski poeta i prozaik pochodzenia żydowskiego, to czołowy przedstawiciel literatury dwudziestolecia międzywojennego. Jest autorem 4 zbiorów wierszy: Sad rozstajny, Łąka, na płycie Listy, Dziej Baleśna oraz utworów pisanych prozą, dramatów i esejów. Około 12 tysięcy osób dziennie bawi się na OFF Festiwalu w Katowicach. Koncerty odbywają się na 4 scenach w Dolinie Trzech Stawów. Jednak OFF Festiwal to nie tylko muzyka. Uczestnicy imprezy licznie przychodzą także na spotkania w festiwalowej kawiarni literackiej. Jak podkreślają, muzyka i książki to doskonałe połączenie. Wszędzie jest dobre miejsce na literaturę. Myślę, że to się nie wyklucza. Muzyka z literaturą są takie dość komplementarne.
wiesz, sekwencja na spotkaniach tutaj literackich pokazuje, że zainteresowanie jest gigantyczne. Muzycy i artyści, artystki również piszą. W zeszłym roku, czy dwa lata temu, na przykład było spotkanie z Patrycją bardzo udane. Muzyka, literatura, książka, film, to wszystko, co może połączyć festiwalowo każdego. Każdy znajdzie tutaj kawałek, cząstkę siebie, po to, żeby pójść a z muzyką, z książką, z literaturą dalej. Rozmów, odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Księdza, słuchacze Radia Maryja i pana Leszka. A kto jest pani, skąd? Byłem, moje nazwisko Komorowski Dariusz, byłem jednym z uczestników obrony Pracy Smoleńskiej Krzyża, ale to dziś na nie ten temat. Chodzi o wymiar sprawiedliwości. Chodzi właśnie tam, na Krakow, w przedmieściu. Ten wymiar sprawiedliwości dał się we znaki nie tylko mi, ale no mi bardzo, bardzo we znaki dał się. Rodem wzięty właściwie PRL-u, wrócącego systemu, gdzie praktycznie społeczność międzynarodowa uznała, iż ten system był zbrodniczy, totalitarny, a mimo to ten zbrodniczy system w postaci tak zwanego wymiaru sprawiedliwości mamy do dzisiaj. Ci wszyscy, którzy pod przykrywką obrony demokracji śmią mówić, że próba, bo to żadna zmiana, to jest próba jakiegokolwiek wprowadzenia zmian w tym totalitarnym systemie, w tym bandyckim zbrodniczym systemie, właściwie śmiało można to nazwać zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim, bo ci sędziowie, którzy skazywali tych takich właściwie żołnierzy niezłomnej Kileckiego czy wielu, wielu innych, dziś tylko innymi troszeczkę metodami nadal mordują i są bezkarni. Jak można cicho siedzieć, jak można natychmiast właściwie nie wywalić, tak jak to kiedyś Wojciech Cerowski powiedział, wszyscy wolni, jak pionki szachownicy, wszyscy wolni. Ten jeden czy drugi, w miarę uczciwy, w miarę w cudzysłowie uczciwy sędzia, przymknie oko i odejdzie. Odejdzie po prostu dla dobra. Ale większość sędziów, prokuratorów, w mentalności, w ich praktycznie naturze, bo to wyszali z ojca na syna przechodzi. Tam nie dojdzie, nie dostanie nikt aplikacji, żaden sędzia, prokurator, jak nie będzie miał poparcia, czyli jego tata nie był sędzią czy prokuratorem, czy może innej władzy, PUB i tak dalej. Ja dam tu przykład u mnie w biskupcu, gdzie niegdyś nadal tam mam domko biskupca. Dziś prokuratorem, dziś sędzią jest syn, którego ojciec był kwatermistrzem w wojsku, gdzie jednostka była chemiczna. Czyli tam ci, takich jednostka chemiczna, to byli najbardziej zaufani w systemie z Moskwy. To byli właśnie ludzie, którzy po prostu byli w tamtym systemie najbardziej zaufani. Nytkowie są na tych stanowiskach prokuratorów, sędziów i tak dalej. Nie będę tutaj przytaczał ich nazwisk, choć właściwie powinienem. Ale to, co jest takie najważniejsze, panie Dariuszu, to nie na przykład boli. Panie Dariuszu, może już, bo tutaj moglibyśmy jeszcze długo ten wątek ciągnąć. Też chcemy, może tak też krótko przykład. W moim przypadku akurat
Pan redaktor Romer, 13 grudnia, teraz będzie dwa lata temu, właściwie po moim telefonie takim drastycznym zajął się moim problemem. Nawet były nagrania, mają ponad 4 godziny materiału. Nie został wyemitowany ten program ze mną. Ja w tamtym roku wyszedłem z więzienia, gdzie pan Duda dał mi ułaskawienie, tylko że te ułaskawienie można by było tylko tak sobie w słowie nazwać. Wiedział i tu mam żal. Żal właśnie i do pana Dudy, i do PiS-u, gdzie PiS wiedział, znał moją historię. Jak byłem pobity, jak wylądowałem w szpitalu, jak miałem dolegliwości, do dziś te dolegliwości są. A mimo to pan Duda kazał mi w tamtym roku siedzieć 3 miesiące, czyli poparł ten system. A wiedział, a przynajmniej jego obrazy dokładnie znali moją historię. To mnie najbardziej boli. Nie tylko mnie, bo wielu takich ludzi jak ja nadal są zniszczeni, mordowani. Mordowani przez ten system. Ja 10 lat temu pochowałem jedynego syna, bo ten system go wykończył, zamordował właściwie. Jak możemy nadal w naszym kraju żyć, patrzeć na to wszystko? Tu trzeba byłoby nie patrzeć na te tak zwane krzywdy jargot. Nie będę już wszystko nazywał to ćwiczenie tych odrywanych od kolita. Jak można po prostu, jako my naród, być mordowanym, a nadal pozwalać się mordować? Gdzie? Zaznacza. Mamy, może w cudzysłowie, ale nadal mam nadzieję, że dobrą zmianę. Gdzie mają pełnię władzy, gdzie może prezydent poprosić społeczeństwo, wyjdźcie, pokażcie, ilu nas jest, ilu chce zmienić ten zbrodniczy system tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. My winniśmy po prostu dziś wszyscy wyjść na ulicę pod Sejm i zażądać od senatorów, od prezydenta natychmiastowej przede wszystkim wprowadzeniu ławy przysięgi, bo to jest najważniejsze. Ława przysięgi, tylko i wyłącznie ława przysięgi, czyli oddanie suwerenowi pełnię władzy. Ale ława przysięgi nie taka jak w Stanach Zjednoczonych. Ława przysięgi, gdzie ja to nazywam metodą pijania się z ław, masz dostać pieniądze za bycie ławnikiem, ale musisz mieć tą świadomość, że będzie odpowiedzialny, gdy świadomie zagłosuje przeciw temu, co dowody wskazują, świadkowie mówią. Nie może być czegoś takiego, jak jest dzisiaj, że sędzia czy prokurator meczu Krakowia przegrała z Lechem Poznań 0-2. Robi to, co chce, czyli morduje innym sposobem. Nie strzelają nam dzisiaj w tył głowy, ale innym sposobem mordują. To, co ze mną zrobili, jestem wrakiem. Jestem zamordowany, choć mówię, choć chodzę. Ale ja parę dni temu byłem u prezydenta tam w biurze. Ja powiem, zażądałem przywrócenia mi życia. Jeżeli nie przywrócą mi życia, jeżeli będę zmuszony do obrony koniecznej, to to zrobię. Ja im to powiedziałem, to to zrobię. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę żyć, ale nie, że za kolejne może 20 lat, bo na pewno nie będzie za 20 lat. Jeżeli mi teraz nikt mi nie da szansy do życia, to nie wiem, co się wydarzy. Naprawdę. No i z drugiej strony oczywiście może co przydałoby się, zrobię jak każdy politolog widział, czyli płaszczyzna będę bronił, czyli spojrzenie nie tylko przez godności przede wszystkim mojej,
właśnie chociażby wspomniana wspomnianej przeze mnie konstytucja, a także praktyka, czyli te czynniki instytucjonalne, które wypełniają treść, o ile konstytucja może powiedzieć z pewnym szkieletem, praktyka działania każdego z prezydentów, każdego z polityków de facto jest tkanką, która ten szkielet wypełnia. Odpowiadając na pytanie pana redaktora, no widzę prezydenta aktywnego, zwłaszcza w ostatnim czasie, który oczywiście działa bardzo ryzykowo i tak dalej, i takich bandytów, takie moje ojczyźnie jest masa takich Ślązaków, Madejów i tych innych zbrodniarzy. Śmiało, jeszcze raz powtarzam, zbrodniarzy. Rozpatrzenie do sędziów, którzy de facto złożył po prostu tacy ludzie, albo tak jak na krakowskim przedmieściu, broniłem prawa i zapatrana. Panie Dariuszu, już wiele słów padło. Dziękujemy serdecznie za pana głos. Halo, czy pan słyszy nas? Halo, halo. Panie Dariuszu, dziękujemy serdecznie za pana głos, za te wszystkie treści, które pan wyartykułował. Dajmy odnieść się naszemu dzisiejszemu szczęściu Boże. I tu jest rzeczywiście też dość interesująco ten niski aktywizm prezydenta. Nasz osąd rzeczywistości tego, z czym mamy do czynienia, polega na tym, że rejestrujemy takie jednostkowe fakty, przypadki. Pan mówi o swoim, są inne osoby, które mówią o swoich przypadkach. Dopiero skala tego wszystkiego, że nie są to jakieś pojedyncze przypadki, że to nie jest marginesem, tylko skala tego wszystkiego, która jest olbrzymia, świadczy o tym, że ta potrzeba zmian jest tak silna, że ponad 80% Polaków w tej chwili tych zmian oczekuje, tych zmian żąda. Bez przeprowadzenia tej reformy, tego typu, takiej bardzo nawet drastycznej wielu wymiarów, która musi się dokonać jak najszybciej, nasze państwo nie będzie się normalnie rozwijać. Wtedy mamy taką sytuację, że ofiara żyje koło swojego oprawcy, gdzie jeden i drugi ma taki sam nominalny status, ale oprawca ma wyższy status społeczny. Pełnił określone funkcje, miał zawód, dobry zawód, czyli prestiżowy w tamtym ustroju, ma z tego tytułu wysługę lat, ma tą emeryturę, a jego ofiara jest na marginesie, człowiek, który dochodzi później swoich krzywd. I okazuje się, że niby zmieniło się wszystko, że teoretycznie ma takie możliwości, a realizacji tych krzywd, czyli naprawienia ich, nie może oczekiwać, bo jak się okazuje, mu nie przysługują. Ja bardzo często na spotkaniach, gdy o tych sprawach mówię, posługuję się przypadkiem bardzo specyficznym pana Zbigniewa Kucharskiego. To był człowiek, który był wzięty z poboru do Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ się wyróżniał, inteligentny, sprawny, został przymusowo skierowany do szkoły oficerskiej. Teraz nie miał zakładania, że chce się zwolnić, że ma gospodarstwo, chce założyć rodzinę, ale Ludowemu Wojsku, czyli systemowi był potrzebny. W tym wojsku został zatrzymany. On chciał zawrzeć ślub, miał narzeczoną i chciał to załatwić tak, jak jego sumienie mu to nakazywało. Chciał mieć ślub kościelny. Wówczas w tamtych latach musiała być zgoda jednostki, przełożonego oficera, który mu taką zgodę dawał, albo nie. Czy to był politruk, oficer polityczno-wychowawczy, czy oficer informacji wojskowej. W każdym razie on nie miał na to szans, więc chciał to załatwić tak, jak wtedy to załatwiano. Potajemnie. Zaufany ksiądz, zaufana parafia, po cichu, dokumenty gdzieś były chowane, z nadzieją, że system nie jest wieczny, że to się zmieni, ale on już od strony formalnej ma to załatwione, natomiast nie może tego ujawnić. Został ujęty. Okazało się, że został wydany przez kogoś, kto widział, jak on wchodził kilkakrotnie na plebanii. Została wezwana bezpieka, on został aresztowany. Ponieważ był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, został według właściwości przekazany organom informacji wojskowej, czyli tam to była odnoga sowieckiego smiersza w Ludowym Wojsku Polskim, czyli sowieckiego kontrwywiadu. Tam jego oprawcą został ówczesny kapitan Czesław Kisz.
oficer śledczy informacji wojskowej. Pan Zbigniew Kucharski, który to wszystko później opisał swoją swoją gehennę, dwa lat strasznego więzienia, ale przed to potworne śledztwo, opisał to wszystko i to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, to jak doszło do pierwszego spotkania jego jako ofiary z jego oprawcą, z jego katem, kapitanem Czesławem Kiszczakiem, który był oficerem informacji wojskowej 18 Dywizji Piechoty Ludowego Wojska Polskiego w Bełku. Kiszczak wszedł do celi przejściowej, gdzie pan Kucharski był osadzony z plikiem dokumentów, rzucił na niego wzrokiem. Przez moment przejrzał dokumenty, zobaczył, o co chodzi i powiedział dwa słowa. Te dwa słowa pan Kucharski zapamiętał do śmierci, bo skutki tego ponosił do śmierci, skutki jakie odniósł na swoim zdrowiu. To było na kafelki. Kazał go zabrać do celi, która była wyłożona kafelkami. Z kafelków łatwo zmywać krew. Przeszedł tortury. Jadł należące, jak pies, połamane palce, z miski, tak jakby psiej, bo nie był w stanie się podnieść. Odsiedział kilka lat, odcierpiał w komunistycznym więzieniu. Siedział w sumie o walkę za prawa człowieka, czyli prawo do wolności religii. Jest to także walka w ramach walki o suwerenność państwa, o suwerenność narodu. To nie ulega wątpliwości. Do roku 1989 ten człowiek był obywatelem drugiej, trzeciej kategorii. Był przestępcą, był kryminalistą w świetle komunistycznego prawa. Taki był system. I w jaki sposób ci ludzie, którzy to przeszli, zgodzili się z tym? Przegraliśmy. Rządzi nami wróg, nic nie możemy zrobić. Po roku 1989 nastąpiła możliwość zmian. Wyszła ustawa o stwierdzaniu nieważności komunistycznych wyroków. Pan Zbigniew Kucharski oczywiście chciał z tego skorzystać. Opisał swoją sprawę, przedstawił całą dokumentację, bardzo obszerną. I co się stało? Postkomunistyczni prokuratorzy w stopniach pułkowników, ludzie, którzy byli w wymiarze sprawiedliwości czy niesprawiedliwości Polski Ludowej, zajmują się teraz nim. I oceniają, że jemu nie należy się stwierdzenie nieważności wyroku. Czyli to, że był skazany, to jak był potraktowany, to było zgodne z ówczesnym prawem. On nie mógł się z tym pogodzić. Walczył. Może już bardzo niedługo to wszystko, co go spotkało i plus to, co spotkało go w nowej rzeczywistości, doprowadziło do tego, że on przedwcześnie zmarł w 1993 roku. Jego prawa jako osoby represjonowanej, czyli torturowanej osoby męczonej, poszła jego żona, czyli wdowa po nim, walczyła dalej o jego status, pisała do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W 1996 roku prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej poinformował ją ostatecznie, że nie dopatrzył się elementów niesłusznej represji politycznej w stosunku do oskarżonego. Czy te represje, jakie ten człowiek przeszedł, były słuszne? I to pisze człowiek w stopniu pułkownika, funkcjonariusz Naczelnej Prokuratury Wojskowej w III Rzeczpospolitej, w nowej rzeczywistości. Co więcej, napisał jej jest dość po prostu zwykła bezczelność do wysokiego stopnia, żeby nie pisała więcej, bo jej listy nie będą czytane. Dalsza korespondencja z panią w przedmiotowej sprawie pozostanie bez odpowiedzi. Obywatel może się mylić, obywatel może nie mieć racji, ale obywatel ma prawo do odpowiedzi. I w każdej sprawie, w której się zgłaszam do organu państwowego, ja muszę uzyskać wyjaśnienie. Nie to, że panie, ja panu nie odpowiem, bo mnie to nie obchodzi. Czy pani, co to tam panią obchodzi, ja pani nie odpowiem. Organ jest zobowiązany do tego, żeby wyjaśnić sytuację, dlaczego ta sprawa nie może być załatwiona. Jakie przepisy prawa o tym stanowią. Co w takim razie jeszcze w tej sprawie można zrobić. Ale nie można odpowiedzieć bezczelnie, że dalsza korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. To jest patologia, która została przeniesiona żywcem wraz z normami prawnymi z poprzedniego systemu, ale wraz z funkcjonariuszami tego państwa. Czyli tak dużo się musiało zmienić, czyli nazwane to zostało zmianą, odejściem od poprzedniego systemu, nazwanie III Rzeczpospolitą, żeby Polska Rzeczpospolita Ludowa mogła trwać w najlepsze. Te pewne przekonania tych ludzi, te patologie, które się nauczyli, które zaczęli traktować jako coś normalnego, coś oczywistego, one się utrwalały. To nie trwało rok, to nie trwało dwa, to nie trwało 10 lat. 45 lat wypaczeń, całkowitego odejścia od prawa, od dobra, od moralności skutkowało tym, że te wszystkie negatywne cechy tamtego systemu przeszły bardzo łagodnie, bardzo swobodnie razem z tymi ludźmi do nowego systemu.
A jaki tam ten system był? Też chciałbym się posłużyć przykładem. Ludzie z awansu społecznego, różnego rodzaju wytwierzęcy, jak ich wtedy po sowiecku nazywano, bardzo szybko dostawali stopnie pułkowników, stawali się prawnikami z awansu, po jakichś przyuczeniach, po jakichś kursach w stylu sowieckim i następnie kształtowali i doktrynę, i praktykę prawną. Jeden z nich, Moshe Muszkat, pułkownik z Nowego Naboru, uznał na Zgromadzeniu Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce Ludowej, że sąd musi zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię, czyli sam przepis sobie nie wystarczy. Trzeba go jeszcze opisać, jak ma być stosowany. I jeśli dobro demokracji ludowej nie będzie zachowane, a jest naczelnym nakazem, to przepis, który temu warunkowi nie odpowiada, nie może być stosowany. Czyli mamy prawo, które możemy swobodnie odrzucić, bo nadrzędnym dobrem jest demokracja ludowa. Co to za pojęcie demokracja ludowa? Ono nic nie znaczy. To jest pustosłowie. To jest po prostu interes komunistów. Co więcej, on uznał, że podział na prokuratora, który ma przygotować akt oskarżenia, zgromadzić dowody, podział na adwokata, którego rolą jest bronić oskarżonego, wyszukiwać w rozumowaniu, w dokumentacji, którą przygotował prokurator lub tego typu rzeczy, które będą świadczyły na dobro jego klienta, żeby go wybronić, i podział na sędziego, który musi wydać wyrok, nie istnieje, zanika. Tenże pułkownik Muszkat uznał, że zadaniem adwokata od tej pory nie będzie obrona oskarżonego przed karą. W ludowym wymiarze sprawiedliwości adwokat ma stać się obok sądu i prokuratury trzecim organem, którego zadaniem jest wykrycie przestępcy, choćby to był jego własny klient. Adwokat ma się stać pomocniczym funkcjonariuszem policji śledczej. I adwokat, prokurator i sędzia mają współdziałać w celu skazania osoby oskarżonej. W tym momencie kwestia winy, kwestia dowodów znika. To nie jest potrzebne. Adwokat ma pomagać prokuratorowi po to, żeby sędzia mógł skazać, żeby sędzia miał ku temu nawet nieprawdziwe, sfałszowane podstawy. I teraz ludzie z taką mentalnością, wtedy wychowani, zaczęli wychowywać następnych, bo to wyrasta następne pokolenie i później następne. I po roku 89 w systemie prawnym mamy bardzo ideowych ludzi. Mamy wybitnych prawników, ludzi dobrej woli, którzy chcą zmian i całą masę, bo oni są w olbrzymiej większości, którzy nie chcą, bo im jest dobrze. Co więcej, oni zyskują na tych zmianach, bo trzecia Rzeczpospolita uwalnia ich z tego korsetu politycznego. Już nie partia nimi rządzi, ale korporacja, czyli świat zamknięty, swój własny. Jacy prawnicy, tacy sami jak my, którzy wyrośli w takim samym systemie, którzy mają to samo na sumieniu, więc sami będziemy oceniać, sami będziemy się rządzić tym, co dla nas jest korzystne, co jest wygodne, natomiast cała reszta nie ma żadnego znaczenia. I dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy, że na 30-lecie Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński urządza uroczystą biesiadę, tak to można nazwać, za pieniądze samorządowe w Gdańsku, bo nie dostał środków, które chciał uzyskać na ten cel z budżetu, a bodajże był 1 000 000 złotych na wystawną kolację, ale dał na to prezydent Gdańska plus jakieś inne tak zwane czynniki społeczne. I on powiedział coś bardzo znamiennego, że w ten sposób, urządzając tę uroczystą kolację, biesiadę, chcę wspomnieć nieocenioną rolę polskich sądów w ostatnich 30 latach. Czyli sądów, także z epoki PRL. Czyli nie ma żadnych zmian. Sądy PRL-owskie i sądy III Rzeczpospolitej są stawiane na równi. Przez kogo? Przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie jakiegoś sądu rejonowego, gdzie sędzia może się pomylić, może nie wiedzieć, może pewnych rzeczy nie rozumieć. Andrzej Rzepliński nie jest pierwszym lepszym prawnikiem, za przeproszeniem. On bardzo dużo wie. Napisał bardzo wiele wartościowych prac w okresie także stalinowskim o represyjnym prawie. Gdzie to się wszystko podziało? Dlaczego on nie rozumie, tak jak kiedyś pisząc tamte rzeczy, że to było zło, jeśli uważa, że nieoceniona rola sądu, także z epoki poprzedniej, Polski Ludowej, stawiana na równi z sądami III Rzeczpospolitej, to zanika to poczucie rozdziału, uznanie ciągłości.
Profesora Wałętowska, która była pierwszym rzecznikiem praw obywatelskich instytucji powołanej przez Wojciecha Jaruzelskiego w końcu lat 80. napisała w jednym z partyjnych tygodników organów Komitetu Centralnego PZP, nieformalnym organie, że podstawowym zadaniem sądów konstytucyjnych jest ochrona mniejszości przeciwko działaniom większości politycznej. Trzeba się posłuchać. Co to znaczy ochrona mniejszości przed większością? Czyli mamy wybory. Wygrywa jakaś partia, czy koalicja jakiejś partii, która uzyskuje większość. Jeśli ma tą większość, ustanawia prawo. Zaczyna to prawo wdrażać w życie. Przyjmuje ustawę, te ustawy realizuje. One się nie podobają wszystkim. To jest tak, że tu większość czegoś chce, ale mniejszość mówi nie. I jakie jest jej stanowisko? Takie, że ma być szczególna ochrona mniejszości przed przeciwko działaniom większości politycznej. Czyli tak naprawdę większość polityczna nie powinna mieć nic do powiedzenia. Czyli podstawowa zasada demokracji, że większość o czymś decyduje, a nie mniejszość, jest tu całkowicie odrzucone. Czyli mają być rządy mniejszości. Bo jeśli mamy ich szczególnie chronić, to większość nie może być szczególnie chroniona. Nie ma szczególnych praw i nie może narzucać reszcie. A nigdy nie będzie tak, że wszyscy wynosili tego samego, tak samo i w takim samym zakresie. Czyli większość nie może nic zrobić, a mniejszość będzie mogła wszystko. I to patologię tego systemu, takiego rozumowania mamy na Zachodzie. Rządy różnego rodzaju mniejszości. Większość się musi podporządkować, dlatego że mniejszość, nawet znikoma, ma też swoje prawa, ale nie równe z tą większością, tylko większa. Jest pod szczególną ochroną. Nie chcemy, bo nie. I wy nic nie możecie nam zrobić. Te patologie zostały przeniesione. One zostały w jakimś stopniu teraz zatrzymane. Nowa władza, która jest od 2 lat, próbuje niewiele tak naprawdę w stosunku do potrzeb zrobić. Ale nawet tego się nie udaje. Do konfliktu doszło nie między opozycją a władzą, tylko między 2 ośrodkami władzy politycznej wywodzącej się z tego samego grupowania, czyli między rządem większością sejmową, która jest zapleczem tego rządu, a prezydentem państwa. Co z tego będzie? Zobaczymy. 22:35 na zegarach na antenie Radia Maria Trwa Czas rozmowy dokończonych. Dzisiejszy temat sądownictwo Polski Ludowej III RP. A naszym gościem jest pan Leszek Żebrowski, historyk, publicysta. Bierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże dla ojca, szczęść Boże dla gościa. Kto jest z nami, skąd? Marek z Błonia dzwoni. Prosimy. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Znaczy, dziękuję gościowi za włączyłem radio i po prostu za nie mówiłem. Gratuluję wspaniałej polszczyzny, pięknego języka, wiedzy, spokoju i erudycji, z jaką pan to wypowiada. To są słowa, które uderzają w sam środek serca, ale tak pozytywnie uderzają. Prawdą, prze... No coś wspaniałego. Słucham i miałem zadać kilka pytań. Po prostu pan mówi to ja miałem zadać. Pan wszystko to porusza te tematy. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Bardzo wiele osób znam, bardzo dobrze wykształconych, tak, lekarzy, biznesmenów, osoby, które naprawdę mają coś w głowie, można powiedzieć, tak? I po decyzji pana prezydenta, po tej decyzji, te osoby płakały. Nie wstydziłem się tego powiedzieć. Naprawdę wiele z tych osób płakało, a ja za nie mówiłem i wyłączyłem telewizor i przez trzy dni nie mogłem włączyć telewizora, bo byłem w takiej wielkiej traumie. To, co zrobił pan prezydent, stawia jest wielki znak zapytania, skąd ten człowiek pochodzi, naprawdę. Czy znowu pan Kaczyński, Jarosław, nie ma szczęścia, żeby postawić na właściwą osobę? Popatrzmy, ile osób go zdradziło, ile osób. Jeżeli
sprawny, tak dobrze wykształcony, który wychował się, jak to się mówi, wokół pana Lecha Kaczyńskiego. Sam wielokrotnie to mówił. Może zrobić tak potworną rzecz, czyli zawetować reformy, które odcinają praktycznie postkomunizm i te mafijne struktury, prawda, od decydowania o najważniejszych rzeczach, które unieważniają ich decyzje sprawiające, że przestępcy są uniewinniani, a osoby niewinne są wskazywane. No to jakie może być wytłumaczenie dla człowieka, dla którego pani Szydło, pani premier Szydło tak bardzo walczyła, za którego się modliliśmy, prawda? Gdzie można szukać wytłumaczenia dla poczynań pana prezydenta? To jest straszne, to jest żenujące i straszne. Jedno pytanie mam, znaczy jeszcze chciałem stwierdzić jedną rzecz. Każda osoba, która była w jakimkolwiek sądzie, czy cywilny, czy gospodarczy, prawda? I myślę, że każda miała możliwość zaobserwować, jaka jest buta, arogancja w stosunku do każdego, czy do świadka, czy do oskarżonego, czy nawet do prawników, którzy reprezentują, prawda, poszczególne osoby. Ta buta i arogancja i chamstwo sędziów jest niewyobrażalne. Jest niewyobrażalne naprawdę. Ja tego doświadczyłem, będąc świadkiem tylko, a byłem traktowany i pomiatany po prostu jak najgorsza osoba po prostu. Tego się nie da wstrzymać, nie da się opisać tego. Myślę, że pan prezydent Duda, ja na niego nie będę głosował. Zobaczymy, jaką zrobi reformę i co zaproponuje, ale ten człowiek stracił. On nie może być kandydatem prawicy, ludzi, którzy posiadają honor. My posiadamy honor. Pan prezydent w tym momencie stracił honor. Jeszcze jedna rzecz, potwierdzająca pana słowa, panie redaktorze. Jedna rzecz. Pan prezydent powinien też odpisywać na list. Tak, powiedział pan te słowa. Każdy urzędnik ma obowiązek odpisywania na listy. Ale pan prezydent przez wiele miesięcy zapomniał o tym. Otoczył się ludźmi, którym nie wiem skąd ich wziął. Tak popatrzmy sobie powolutku i popatrzmy, kto jest koło pana prezydenta i co oni robią, jak się odzywają. Ja polecam pani premier Szydło. Pana gościa właśnie tutaj w Radio Maryja jako rzecznika rządu. Myślę, że byłby pan idealną osobą, cudowną, której żaden dziennikarz by nie mógł zakasować czy podważyć tego, co pan mówi. Po prostu ma pan dar mówienia cudowny. Gratuluję, błogosławię pana i całe Radio Maryja i szczęść wam Boże. Bóg zapaść serdecznie, panie Marku. Polska się nie daje, naprawdę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za ten głos. Za wypowiedź dotyczącą tej sytuacji obecnej, tego co się dzieje, co się właściwie stało, a nie wiemy co się będzie działo. Niestety nie znamy, jakie są prawdziwe kulisy wszystkich tych wydarzeń. Dlaczego tak się dzieje, że dwa ośrodki władzy wywodzące się z tego samego ugrupowania nie doszły wcześniej do jakiegoś porozumienia, nie doszły do takiego uzgodnienia stanowisk, żeby na zewnątrz potrafić przeprowadzić reformę, która jest oczekiwana przez ponad 80% społeczeństwa. To nie jest jakaś liczba przypadkowa, że jakaś grupa, nawet znaczna obywateli czegoś chce. Ponad 80% to jest praktycznie wszyscy, bo poza tym pozostają osoby nieświadome, niezainteresowane, te, którym na niczym nie zależy. To są te zainteresowane, to są te świadome. I w tych 80%, którzy popierają zmiany, reformę sądownictwa, są przede wszystkim ci, którzy są pokrzywdzeni, albo mają poczucie krzywdy. Jeśli nawet nie są pokrzywdzeni obiektywnie, to mają poczucie krzywdy dlatego, że nikt im tego nie wyjaśnił. Dlatego, że właśnie na salach sądowych spotykają się z butą, z arogancją. Człowiek nie może uzyskać pewnych wyjaśnień. Ja sam byłem świadkiem takiej sceny, że coś się na sali sądowej działo, gdy sędzia zamknął rozprawę. Pół minuty wcześniej ludzie wychodzili, ktoś chciał coś zapytać. Został potraktowany jak śmieć. Że to już nie teraz, bo rozprawa została zamknięta. A to chodziło o drobną sprawę techniczną. Gdyby sędzia odpowiedział trzema, czterema wyrazami, ten człowiek by uzyskał poradę. Miałby wiedzę, co jeszcze teraz może zrobić w takiej sprawie. Odrobina życzliwości, nic więcej. A tu nie, bo
Nie. I takie, tego typu przypadki, które świadczą o tym, że jest kasta ludzi, która uważa się za nadzwyczajną, powoduje, że obywatele są rozżaleni, że mają żal do prezydenta. Nie ma ustaw, które byłyby przyjęte po roku 89, bo ten okres oceniamy, w takim trybie i w takiej postaci, że nikt się nie mógł do tych ustaw przyczepić, że nie byłoby uchybień, nie byłoby sprzeczności, nie byłoby rażących odstępstw od tego, co powinno być. Wszystkie ustawy są w jakiś sposób łomne. Ja przez 10 lat pracowałem jako urzędnik państwowy na kierowniczym stanowisku w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 1992 roku. Ustawa, na podstawie której pracowaliśmy, została przyjęta rok wcześniej, w 1991 roku. Przez 10 lat sprawowania funkcji w tym urzędzie ta ustawa została bodajże 20, chyba 2 czy 3 razy znowelizowana. Czyli cały czas były braki i te braki nie były załatwiane w ten sposób, że zróbmy raz wszystko porządnie, skoro w praktyce się okazało po miesiącach czy pierwszych kilku latach funkcjonowania, że ta ustawa jest ułomna, że ma rażące braki, że pewne sprawy są niewyjaśnione, bo się to trafia do sądu, to się ciągnie latami. Można to poprawić, można przyjąć nową, jednolitą ustawę, która wszystkie te braki usunie. Nie, to jest poprawka, to są tylko poprawki, czyli mamy stare spodnie, które pękają, które się rozłażą, a my naszywamy łatę na łatę. W końcu nie ma już czego do czego przyszywać. To wszystko ma funkcjonować, tak być nie może. To musi być załatwione inaczej. Ale w tej sytuacji, kiedy jedna strona, czyli strona opozycyjna, mówi, że nie dopuści do żadnych zmian, wyprowadza ludzi na ulicę i ci ludzie protestują. W większości, jak się później okazuje z ich wypowiedzi, nie wiedzą przeciwko czemu. Bo widzieli, bo słyszeli, bo Kaczyński dyktator, bo Ziobro łamie konstytucję, bo chcą nam zabrać prawa, bo będą przychodzić o 6 rano i nas zamykać. Takiego w Polsce nie ma. Takich rzeczy już dawno nie ma. Zostały wyeliminowane. One były, tylko były w poprzednim systemie. Robili to ci, którzy teraz najbardziej protestują. Jeśli chodzi o sposób realizacji prawa w Polsce, zapytajmy ludzi po